Centaur i na koksie tak zwane. Czyli facet to będzie kulturysta, który zastosował za dużo dopingu i przerosły mu mięśnie, bo w internecie oglądałem akurat mnie to tak, bo szukałem różnych rzeczy i właśnie to, że przerost mięśni, plaki sobie wypruł, bo za dużo koksu, no i właśnie takie ja to metę. Tylko ja mówię, a to co z tym zrobić? No nie bardzo pasuje do orła. Bo takie flaki, ale ja to uważam, że flaki. No. I to będzie na koksie. No i z czego to jest zrobione? Z jakiego... To jest kłabuk. To jest jodła. A, z jodła? To jest korzeń młodej jodełki, którą zwalił ten. Podmyło i spadła do potoku. A gdzie ją, gdzie ją wydubałeś? Korzeń gdzie? Proszę? Rymanów, Beskid Niski. Jedno i drugie. Czy tam specjalnie jeździ, żeby to pozyskać? Nie, ja jeżdżę tam po prostu wypoczywać. To jest mój taki wieszka. Odskocznia koła od rzeczywistości, a poza tym są góry, które ja kocham. Ja potrafię po kilkanaście godzin chodzić po górach i daję jeszcze radę w tym wieku. To mnie cieszy. No, tego roku najdłuższa trasa 35 km. A i przy okazji już wydubujesz? Znaczy to koła, jak tam chodzę w koło Rymanowa, na wyrębach. Ja tego nie tnę, nie tego, tylko jak jest koła zwalone. Właśnie te kapliczki, tak samo to jest z wyrębu. Tamto koła krzyż to jest posuł. Który leżał po prostu koło wyrębu gdzieś tam i miał takie właśnie narośla i to mnie tylko zafrapowało. A korzenie sosny to okolice Mielca. No tak. W czasie wędrówek, jak chodzę po lasach, a też łażę tutaj, to ja głównie trekking uprawiam, nie? A tutaj jest Nordic Walking. No nie patrzę po drzewach, tylko patrzę pod nogi. Tak jest.